Kasia, Zosia i Basia, trzy spoko dziewczyny, spotkały się dziś, by uczcić Basi urodziny. Basia ma swą kryjówkę i kącik na strychu, bo tam po rodzicach ni widu, ni słychu. Dziewczyny, jak to one, swe sekrety mają. Wśród kufru i waliz o nich rozprawiają. Stary dywan tu mają, poduchy i szmatki. Przy świetle starej lampki siedzą nastolatki. Muzyka. Bez niej tańca nie ma. Myśląc, żeby się kupić, miał ten dylemat. Wiemy też, że błyskotki są mile widziane, więc połączyłyśmy oba i pozamiatane. Rety, ale przeszliśmy. Bardzo wam dziękuję. Od tej pory wisiorka z szyi nie zdejmuje. Czy mnie słuch nie myli? Czy słyszycie to, co ja w tej chwili? Jasne, Baśka, słyszymy, aż mi przyszły dreszcze. Ale skąd głos pochodzi? Posłuchajmy jeszcze. Dziewczyny. Tutaj widać nuty. Jakiś motyw muzyczny jest sobie wysnuty. To ta melodia. Jestem pewna tego. Lecz nagle się urywa. Ciekawe dlaczego. To bardzo zagadkowe. Skąd to się tu wzięło? Gdzie ciąg dalszy być może? I czyje to dzieło? Patrzcie niżej, dziewczyny. Tutaj pod nutami. Jakiś tekst z drobniutkimi tycie literkami. Kto usłyszy muzykę z dalekiego świata, kto otworzy ten kajet zamknięty przez lata. Nie zapomni melodii i się nie uwolni, aż źródło nie odnajdzie muzycznej harmonii. Póki zaś nie odnajdzie całości piosenki, puty będą go nękać na tarczywe dźwięki. Kolejny więc kawałek pieśni dostaniecie, gdy to miejsce na mapie świata odnajdziecie. Nie jest to zbyt daleko, lecz także nie blisko. Morza nie przepłyniecie, Trebię jest tam wszystko. Rzeka zwana Sekwaną przez ten kraj przepływa, no a jego stolica na P się nazywa. Gdy rozwikłasz zagadkę, wymów na głos słowo. Muzyka ta przeniesie cię tam ekspresowo. Coś mi świta, dziewczyny. Trebię się tłumaczy z francuskiego i chyba bardzo dobrze znaczy. A Sekwana, jak sądzę, przez Paryż przepływa, a więc wniosek, że kraj ten Francja się nazywa. Uff, już myślałam, że nam się to uda. Tak się kończy naiwność oraz wiara w cuda. Przyjrzyjcie się, dziewczyny. Tutaj na marginesie jest jakiś dopisek, może on coś wyniesie. By znaleźć odpowiedź, gdzie muzyki źródło, musisz klucz przekręcić i zatrzasnąć pudło. Thank you.
Bonjour, la filière, ça va? Co oni gadają? Bo żur się pije. Sława? Chyba się witają. Za odczytanie poprawnej wskazówki. Oto pieśni ciąg dalszy, lecz nie kres wędrówki. Teraz się udać macie do kraju, co leży na pełnej słońca wyspie, gdzie nie brak żołnierzy. Tytoń tam uprawiają i trzcinę cukrową, i taniec, który z nazwy śmiechu jest wymową. No to niezła zagwozdka. A ja z geografii słabiutko. Może któraś z was dziewczyny trafi? Chwileczkę, przecież taniec to moja dziedzina. I chyba mi w tym temacie świtem coś zaczyna. Słowa, co śmiech oddają, to są przecież haha. A w niektórych językach czyta się to czacza. A więc mamy rozwiązanie. Taniec ten jest zguby. Lećmy tam natychmiast szukać naszej zguby. Więc po prostu są mili i tyle. Chyba mam pewien pomysł. Mów.
mówią, że muzyka łączy i spaja wszystko. Może mam zika, ale myślę, że trzeba zagrać im ten motyw. Może ktoś z Kubańczyków coś usłyszał o tym? Andrelia, Michika, skarbunat muzyka. Udało się wam zdobyć muzyki ciąg dalszy. Jednak dalej musicie o jej całość walczyć. A następny jej fragment tam ukryty czeka, gdzie największa pustynia i najdłuższa rzeka. Gdzie wśród dzikiej sawanny stoi wielka góra, dumny lud zaś cechuje raczej ciemna skóra. No i kolejna zapostka. Główkujcie, dziewczyny. No właśnie, bo jeszcze tutaj na dobre utkwimy. No dobra, ta pustynia to pewnie Sahara, więc jesteśmy w Afryce, a to rzeka, zaraz. To przecież nic być musi, ale w jakim kraju jest taka wielka góra i sawanny mają? Lepiej się już zwijajmy, on się nam przygląda. Może być niebezpiecznie, źle mi to wygląda. Już pamiętam tę górę. To Kilimandżaro! Szybko, przekręcaj kluczyk! To zania pełną parą! Ocalić jej życie, kraj błękitnego smoka odnaleźć musicie. Wielki mur go otacza, tuż pod dachem świata. Pismo ma bardzo trudne, ta ziemia bogata. Tam jest reszta piosenki, stamtąd się dowiecie. Gdzie jest źródło muzyki? Jeśli tam dotrzecie. Dobra, nie traćmy czasu. Jak piosenka głosi, spróbujmy to rozwikłać. Lećmy szukać Zosi! Karini Monsta Rochomba Jakamba Wasi Chana Waheri Hakuna Matata. Zagadka to jest prosta! Nie rób tego! Thank you.
pierwszą Chinę. Racja, ale dlaczego? Przecież głowę daję, że wymówiłam nazwę związaną z tym krajem. Już chyba rozumiem. Już wiem, co tu się stało. Gdy mówiłaś to słowo, twym głosem zachwiało. Stąd ten cały aparat i dlatego właśnie przywiało nas do Indii. Niech to piorun trzaśnie. No i co teraz, Kaśka? Co teraz zrobimy? Gdzie są Indie, gdzie Chiny? Co, jak się zgubimy? Spokojnie, nie panikuj. Poradzimy sobie z tym całym cyrkiem i coś wymyślimy. Namaste, my dear children. Good evening and welcome. Please listen to my wisdom. I know why you have come. The answers you are seeking all waiting for you in the quiet of your mind. So that's where you should look. Jeśli dobrze rozumiem, ona sugeruje, byśmy w siebie wyjrzały. Mądrość tam rezyduje. To spróbuję się skupić, może też usłyszę. Nie wiem, jakim cudem. Ciężko tu o ciszę. Już mam. Pani miała rację. Jak sądzę, trzeba tylko powtórzyć te wariacje. Wymówić dobrze słowo i przekręcić klucz? Na maskę, przyjaciele, musimy spadać już. Chiny. Właśnie rozwiązałyście zagadkę do reszty. Możecie swą zgubę odzyskać od bestii. Wystarczy w całość złożyć piosenki fragmenty. Smok ulegnie melodii bez dalszej zachęty. Poddajcie się muzyce, niech was poprowadzi. Gdzie jest źródło muzyki, piosenka wam zdradzi. Yeah.
przepaści między wami, żeby... Wiesz, jedziecie, jedziecie. No, czekaj, bo on ma problem z tym, tak? Akcja. No uwaga. Start. Maria, to skończyliśmy taki.